Witam wszystkich, jest godzina gdzieś tam 22, centrum Warszawy. No i tak jak mówiłem, ratujemy gospodarkę poprzez wspieranie przedsiębiorców, którzy odważyli się otworzyć swoje interesy, nie godząc się na obecny stan prawny, w którym to rozporządzeniami i konferencjami prasowymi dyktuje się porządek w kraju. To nie jest ustrój, o jaki walczyliśmy, o jaki walczyli nasi rodzice, dziadkowie, i bardzo dobrze, że przedsiębiorcy w końcu wracają do podstaw, do tego, że jeśli konstytucja pozwala nam prowadzić działalność gospodarczą, pozwala nam protestować, pozwala nam na wolność słowa, to my, Polacy, będziemy z tych praw korzystać, niezależnie od tego, czy jeden bałwan z drugim będzie w telewizji propagandowej mówił inaczej. Więc jesteśmy w lokalu Piw Paw, o którym pewnie już słyszeliście, że jest otwarty w Warszawie. Ilość ludzi przyrasta lawinowo, każdego dnia jest ich coraz więcej. Atmosfera buduje się i mam nadzieję, że tak zostanie, będzie tego jeszcze coraz więcej. Zabiorę Was, jeśli chcecie, na krótką wycieczkę do środka. Opowiem, że technicznie jest to zorganizowane na zasadzie szkolenia, Akademia Piwa się to nazywa. Natomiast są też opinie karnistów na Twitterze do znalezienia pod hashtagiem Otwieramy się, gdzie są opinie prawne na temat tego, dlaczego nie trzeba zamykać firm przede wszystkim, bo to nie chodzi o to, że czemu otwieramy firmy, tylko samo zamykanie firm nie ma podstaw prawnych, jest to po prostu manipulacja i no, przymus, wymus urojony całkowicie, więc firmy mają pewne podstawy, a sanepidy, policja nie mają żadnych podstaw do tego, żeby nas ścigać i ostatecznie w sądach, jeśli staniemy w prawdzie, to te wszystkie sprawy będą oczywiście wygrane, więc otwieramy się w całej Polsce, poszukajcie opinii osób takich jak Paweł Nogal, poszukajcie tego, co robi WIR, czyli weto, inicjatywa, referendum, i dowiecie się, dlaczego jest tak, a nie inaczej i co będziemy dalej robić. No to wbijamy się do Piw Papów, gdzie jesteśmy ze znajomymi. Mam nadzieję, że Wam też się to spodoba i takich miejsc będzie coraz więcej. Zbiła się szklanka. Będę musiał skorzystać z drugiego wejścia, ponieważ zbiła się tu jakaś szklanka i sprzątają, ale to nie szkodzi, ludzie tutaj zjeżdżają z całej Warszawy. Jak wpadniecie dzisiaj, to też podbijajcie śmiało, nie ma żadnego problemu. Cześć. Dziękuję za informację. Ale proszę cię bardzo, to się dzieje. Jesteśmy na live, dzięki partii wiem, że jest otwarte. Tak, i mamy tutaj też już wyszedł strajk przedsiębiorców, który zaraz będzie jego więcej. Jest tam kilka innych osób, w ogóle wolnościowych. Różne ugrupowania, nie ma to znaczenia, bo wszyscy wychodzą, bo jest zajebiście. Czyli taki projekt X w końcu. Projekt X, totalnie. Super. Ja jestem też z rodziną, ze znajomymi, tak? Tak? Idę do nich. No, to baw się dobrze. No, do zobaczenia. Hej. Pati Słupska, która tutaj po Warszawie nieźle komentowała sytuację, kiedy to policjanci pozwolili na wyjście kilkuset tysięcy ludzi na ulicę.
chyba tutaj będzie dzisiaj lokal przepełniony. Mamy nadzieję, że lokale inne zarażą się tym podejściem. I ja wiem, że sytuacja tutaj Pipapu jest nieciekawa. Mają spore czynsze do opłacenia, ale są i na to rozwiązania. Kwestia odszkodowań i tak dalej to jest rzecz do opracowania na przyszło w ciągu dnia. Natomiast dzisiaj dzieje się właśnie tak, jak tutaj widzicie.